Pampalini łowca zwierząt, pampalini łowca zwierząt. Jesteście! Czuwacie! I chcecie dalej programować strony internetowe. To super. No, jak was nie było, to ja sobie ściągnąłem kolejny pliczek. Dziki Indyk 16 JPG. Oczywiście te nazwy można sobie zmienić, ale takie mi się ściągnęło z Google'a, no to taki mam. I teraz chciałbym sobie na końcu mojej strony, no, czyli będę bezczelnie robił kopiuj, wklej. O, wpisałem coś takiego. I od razu tutaj zwracam uwagę, że zmieniłem alta, żeby odpowiednio opisywało ten obrazek. Tak jak mówiłem, dla osób, które nie mają obrazków, dla osób niewidomych. No i wpisałem tutaj obrazeczek. Dziki indyk 16. No i zobaczmy, co z tego wyszło. Mamy indyka. No i teraz pojawia się problem taki, że w CSS-ie mamy jedno IMG, no i tu mogę regulować rozmiar, tak, zwiększę na przykład teraz obrazków, ale zmieniają się obydwa, i indyk, i kaczka. I teraz ja bym chciał zmienić konkretnie jeden z tych obrazków. No i tutaj się kłania pojęcie identyfikatora. Tak, ja mogę sobie zrobić, tak, na razie damy 150, wrócimy do tego mniejszego rozmiaru i teraz w moim HTML-u zrobię sobie tutaj jeszcze, że to, a może na końcu, ID równa się indorek i nadałem mu ID indorek. I co to znaczy? Na razie nic się nie zmienia. Na razie są obydwa identyczne. Ale teraz w CSS-ie ja mogę zrobić sobie na zasadzie kopiuj, wklej img hash indorek. I tu damy na przykład 450. I mój indorek się zwiększył, a kaczka została taka, jaka była. Dlaczego? Dlatego, że teraz ID to jest identyfikator, tak? Nawet po polsku jest identyfikator. Identyfikator, więc ID pasuje jako skrót ID po polsku. Po angielsku ID, no nie umiem tego wymówić, trudnego wyrazu. W każdym razie identyfikacja, identyfikator. I teraz taki ID o nazwie indorek może być tylko jeden, jedyny wewnątrz strony HTML. No oczywiście tego HTML-a nikt mi nie sprawdza, więc jak wpiszę gdzie indziej drugi raz ID, też indorek, to przeglądarka jakoś to spróbuje wyświetlić, ale to nie będzie poprawne. Także ID jest jedno. Jest jeden indorek, nie może być więcej. Jeszcze będziemy też mówić o klasach, gdzie będziemy mieli więcej elementów jednej klasy i wtedy tak. Ale tu mamy ID indorek i w CSS-ie używam tego właśnie w ten sposób, że jest to image hash indorek. I wtedy mogę jemu ustawić zupełnie, na przykład margin już tutaj bez tych marginesów, prawda, no, tu wiele nie zmieni, bo margines był po prawej, indyk po prawej, nic nie ma, więc mogę sobie dowolne jakieś tutaj elementy zmieniać w ten sposób, że ustawiłem sobie krzyżyk i ten krzyżyk oznacza odwołanie do konkretnego ID. Jeżeli teraz na przykład chciałbym sobie kaczce pewne rzeczy zmienić, no to mogę jej nadać ID. I wtedy mogę nadać, zmieniać te rzeczy dla kaczki osobno. Tak samo, gdybym miał kilka strongów, kilka emów, kilka odsyłaczy, to mógłbym to na różne sposoby poustawiać. No tak, zniknąłem z ekranu, dlatego że wyładowała mi się bateria w kamerze. No więc myślę, że czas kończyć ten odcinek. Będzie krótszy, ale za to skondensowany. Zapraszam do klikania łapki w górę. Zapraszam do prenumerowania tego kanału. I zapraszam do następnego odcinka. Cześć, pa!